Dom Osobowski. Ja chciałem się odnieść tutaj do tej prezentacji, tak czekałem, czy coś będzie na temat trzeciego liceum. No niestety nie doczekałem się nic. A nie jest tajemnicą, że od prawie 14 lat prowokowana jestem związany z tą szkołą przez Związek Strzelecki i tą działalność mundurową. Jakbym teraz się Państwa zapytał, to wszystkich jak się. Ale to ja może wejdę słowo. Ja powiedziałem w tej prezentacji o wybranych inwestycjach, nie o wszystkich. Jeżeli chodzi o akurat o liceum 3, jak Pan doskonale wie, razem z ministrem Szymańskim, a także byliśmy nie tak dawno w Ministerstwie Obrony Narodowej i o tym Pana Dyrektor wie, że będziemy zabiegali o środki z MON i z MSWiA na budowę boiska wraz z przystosowaniem dla szkół mundurowych. Więc tej inwestycji nie było w tej prezentacji, ale wiem o tym i też zależy nam, aby każda szkoła miała boisko, każda szkoła miała też możliwość dostosowania do profilu klas, jakie są, a akurat w Państwa, w tej szkole mamy klasy mundurowe, za które można powiedzieć, odpowiada w pewnym sensie MON i MON może dofinansować. Mamy klasę teraz pożarniczą, więc mamy MSWiA. Akurat mamy dobrego ambasadora w Warszawie, który myślę, że pomoże nam uzyskać środki na budowę tego boiska, tak bardzo potrzebnego w tej szkole. Panie Prezydencie, pozwoli Pan, że to kończę i no, żeby mnie przerwać, tak? Prawo oświatowe w 2020 roku wprowadziło nowelizację, w której można było otworzyć oddział przygotowania wojskowego. Na tą chwilę w naszym liceum, w tym trzecim liceum, nie jest otwarta ani jedna klasa oddziału przygotowania wojskowego. To, co się dzieje, to, co dzieciaki noszą mundury, to jest tylko działalność Związku Strzeleckiego Strzelec i Kombat Alert i tego, że chcą być w klasach niby mundurowych, które de facto nie są klasami mundurowymi, bo nie zostało podpisane w tej materii żadne porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na tą chwilę w Grudziądzu, i dlaczego o tym mówię, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia finansowego. Tak jak wiemy, Pan Prezydent dba o finanse i jeżeli taka klasa OPW do 31 marca można było składać wnioski, składa je organ prowadzący, już od 4 lat czekaliśmy na ten wniosek, te wnioski nie zostały złożone, ani dadzą. Dlatego ja swoją też ciężko od swojej działalności przeniosłem do Kwidzyna, ale w Grudziądzu mamy dwie klasy utworzone, dwie szkoły, które mają to zrobione, to są prywatne szkoły, to jest Menadżer i Spinaker. W Spinakerze funkcjonuje klasa o profilu OPW, oddział przygotowania wojskowego, w Menadżerze niestety nie udało się pozyskać, bo część tych dzieciaków po prostu przyszła do trzeciego liceum. Co daje te podpisanie OPW, bo może nie wszyscy wiedzą, bo to, że chodzimy w mundurach, że dzieci przychodzą na uroczystości, że stają w mundurach, to nie znaczy, że one mają z tego wymierne korzyści, bo nie mają na tę chwilę żadnych wymiernych korzyści. Korzyści są tak, finansowanie, jeżeli będzie podpisane, już teraz za późno, do 31 marca, ale mówię to po to, żeby w przyszłej edycji, na przyszły rok, taki wniosek złożyć, ponieważ finansowanie tych klas w 80% jest dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na umundurowanie. Nie muszą kupować mundurów rodzice. Na wyposażenie, na broń szkolną, na hełmy, na cały asortyment, który jest związany ze szkoleniem do obrony. Jest zwiększona też ta tak zwana subwencja oświatowa na 180 godzin nauczania, o którym mówi program tych klas OPW, jest zwiększona subwencja oświatowa. Korzyści dla młodych ludzi, których teraz nie mają i oni dopiero jak kończą liceum, to otwierają wielce oczy, bo są zdziwieni, że na uczelnie wojskowe nie mają dodatkowych punktów po naszym liceum. Po Spinakerze będą mieli dodatkowe punkty, po Menadżerze będą mieli, a ci tutaj 4 lata biegają w mundurach, nie mają żadnych dodatkowych punktów. Kształcenie odbywa się w jednostkach wojskowych, czyli to nie jest to takie, co my uprawiamy tam na tych boiskach, które nie są w ogóle przystosowane, albo tylko musimy udawać, że szkolimy. I skrócone okres szkolenia podstawowego, co jest wymierną korzyścią dla tych młodych ludzi, bo na tak zwaną unitarkę, której się tak wszyscy boją, nie idą na miesiąc, tylko na 2 tygodnie. I to są wymierne efekty tego... Proszę, dodajmy odpowiedzieć Pani Dyrektor Mankowskiej. Posłuchajcie, Szanowni Państwo, ja nie czuję się ekspertem, nie? To też, żebyście poznali moją rolę, ja nie czuję się ekspertem we wszystkim,
Dlatego mam swoich zastępców, którzy zajmują się poszczególnymi obszarami. Mam też swoich dyrektorów, jest z nami pani dyrektor Belkowska i proszę się odnieść do tej wypowiedzi. Szanowni Państwo, Szanowny Panie, jeżeli chodzi o stworzenie oddziału przygotowania wojskowego, uczestniczyliśmy z panem dyrektorem Piaseckim w spotkaniu z przedstawicielami Wojska Polskiego, którzy byli specjalnie oddelegowani do prowadzenia takich rozmów. Podjęto pewne przygotowania, no okres pandemii rzeczywiście tutaj spowolnił, natomiast w tym roku zrezygnowaliśmy ze złożenia tego wniosku z różnych względów, między innymi ze względu na stanowisko pana dyrektora Piaseckiego, który uznał, że szkoła, tu konkretnie kadra, nie jest jeszcze do tego przygotowana. Doprecyzować, że to nie jest potrzebna kwalifikowana kadra pedagogiczna, dlatego że zajęcia, jeżeli chodzi o kwestie przygotowania wojskowego, one się odbywają w jednostce wojskowej, z którą szkoła oczywiście, że ja rozumiem. Proszę panią, ja oczywiście nie krzyczę, tylko chodzi też o to, żeby, przepraszam, ja nie chciałabym przedstawiać tutaj całego spektrum rozmowy z dyrektorem szkoły, natomiast jeszcze raz podkreślam, że w szkole też muszą być nauczyciele, którzy podejmą się opieki nad tym programem, bo kwestia szkolenia wojskowego oczywiście przy pomocy jednostki wojskowej jak najbardziej, ale też jest kwestia po prostu kadry, która tym projektem będzie po prostu opiekować się w szkole. Ale ja myślę, że to jest kierunek przyszłościowy, więc myślę, że też tego nie rozstrzygniemy tutaj, ale to dobry głos dyskusji. Ja myślę, że tutaj trzeba toczyć rozmowę z dyrektorem. My mamy tradycję akurat w rządzu wojskowym, więc jakby rzeczą naturalną jest, że powinniśmy rozwijać klasy mundurowe, tak jak to była też inicjatywa, o ile dobrze pamiętam, pana dyrektora i także tak, ale to też szacunek dla świętej pamięci dyrektora, który rozpoczął w ogóle kształcenie, jeżeli chodzi o klasy mundurowe. Dyrektor Piasecki to kontynuuje, ale chciałem coś innego powiedzieć jeszcze, że inicjatywą już dyrektora Piaseckiego było utworzenie wraz z porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną klas pożarniczych. I ja mam nadzieję, że nabór do tych klas będzie w kolejnych edycjach. I to, co powiedziałem, to jest akurat o tyle dobre i strategiczne, że pretenduje nas do zdobywania środków finansowych z dwóch różnych ministerstw, zarówno z MOB-u, jak i z MSWiA. A w tej chwili, powtarzam to, mamy nowe otwarcie, mamy ambasadora w postaci ministra, sekretarza stanu w MSWiA, a więc rzeczywiście szansa na pozyskanie środków, które wzbogacą tą szkołę o infrastrukturę. Więc to jest, myślę, że jest to dobry kierunek, dobry głos. Panie prezydencie, mój głos jest tylko po to, żeby zwrócić uwagę na to, że w dobie teraz tego niżu demograficznego, który się zbliża, będą problemy z utworzeniem klas. Jeżeli ta klasa OPW i wniosek był złożony, to oferta liceum, bo przecież te dzieciaki patrzą na to, trafią do Łasina, trafią do miejscowości Ościennej, co się dzieje. Nie jest tak, co, że na to cel, że ja to obserwuję po prostu. Dobrze, rozmawiam pan z dyrektorem? Pan ale ja nie będę rozmawiał, ja rozmawiam z panem dyrektorem. Ale pan jest pozytywnym nauczycielem tej szkoły. Ja nie jestem nauczycielem, ja jestem społecznikiem tam od 14 lat i ja jeden z grup nie musiałem za to, co pan mówię. Panie dyrektorze, to jest rola organu prowadzącego, żeby taką inicjatywę wdrożyć, bo to o tym mówi prawo oświatowe, że to jest uchwała gminy o utworzeniu oddziału. Wystarczy znaleźć tylko dwóch instruktorów, a emerytowanych żołnierzy zawodowych ze kształceniem pedagogicznym jest bardzo wielu ludzi, tylko chęci, które trzeba, żeby po prostu otworzyć ten oddział i rozszerzyć dla dobra uczniów, Grudziądza i szkoły i młodzieży. Przyjmuję ten głos, ale jest jeszcze jedna rzecz. To nie jest tak, że za wszystko w mieście odpowiada prezydent. Politycznie tak, bo za wszystko, za każdą przysłowiową dziurę w chodniku, ulicy odpowiadam ja. Ale po to są dyrektorzy i po to mają inicjatywę, po to jest Rada Pedagogiczna, żeby też przejawić inicjatywę. To nie prezydent, tylko właśnie
ci niżej, no, bardzo ważne osoby, ale to tam musi być ta inicjatywa i zwrócę uwagę oczywiście dyrektorowi. Ja jestem zdziwiony trochę pana głosem w tym sensie, że jest pan aktywny w tej szkole. Więc jeżeli to jest taki problem, jeżeli była taka inicjatywa, no to trzeba było o tym mówić też wcześniej. Jako spowód. Ja wiem, ale no, na przykład ten głos do mnie nie dodał. Więc dobrze, że mamy takie spotkania, to pokazuje, że warto spotykać się, warto rozmawiać i dzięki temu też możemy rozwiązać problemy, możemy spowodować to, że nasze oświata, nasza infrastruktura będzie lepsza i będziemy jeszcze mogli pozyskać więcej środków.